Krystyna Kopańska urodziła się 21 października 1944 roku w Nowej Wsi w gminie Rybno. W 1945 roku przeniosła się z rodzicami do oddalonego o 4 km Dąbrówna. Mama domem się zajmowała. Było nas pięcioro rodzeństwa. A mój tata pracował tu w rybaczówce, w rybarni. Całe życie na tym jeziorze ryby łowił. Mimo trudnej sytuacji po wojnie, dzieciństwo pani Krystyny było pełne radości. Niedaleko mojego domu, to taka górka, to jest w tej chwili ogrodzone, ale to tu, że świat jak jesienią, liści mnóstwo spadało z drzew, tu rosły takie lipy, tu pobliżutko nas, teraz ich nie ma w tej chwili. Ale tutaj to była jesień, to myśmy tu grabiliśmy liście, żeśmy zbierali takie gromady tych liści, a później żeśmy w to wskakali, biegaliśmy, wywoziliśmy te liście, takie mieliśmy różne zabawy. A zimową porą już to z tej górki żeśmy zjeżdżali na workach. Rodzina Kopańskich zajęła dwa pokoje w starym poniemieckim domu. Mieli też niecałe 3 hektary ziemi. To było opuszczone przez Niemców. Było opuszczone. Ja mam nawet kontakt z tą Niemką do dzisiaj jedno, gdzie te mieszkanie jej zajmowali, to ja mam kontakt z tą Niemką. Ona tu była, ten dom odwiedziła, ja jej tu przyjęłam. Oni są mi wdzięczni za to i tak, że mogli tu przyjechać, mogli tu być. Oni tu z wycieczką przyjechali do Dąbrówna i tak, i tu przyszli do nas. W szkole podstawowej w Dąbrównie, do której uczęszczała pani Krystyna, uczyły się dzieci różnych narodowości, także miejscowi Mazurze. Chodziłam do szkoły, jest taka jedno, nazywa się Erika Falk, pamiętam, ale ona, to może to było w drugiej klasie, ja byłam, to ona już wyjechała do Niemiec wtedy i nigdy z nią nie miałam kontaktu. No i byli tacy. A po polsku mówiła ta dziewczynka od początku, czy? No już tak nie, ale chyba tak, już tak nie pamiętam, ale w szkole chodziła ze mną do jednej klasy. Pani Krystyna pamięta rynek w Dąbrównie oraz jego odbudowę po wojnie. Tam były same gruzy, wszystko było poniszczone. Same gruzy, ja pamiętam jak ten rynek odgruzowywano. Tu przyjechali tam tacy panowie skądś i końmi to wszystko wywozili na wozach, te wszystkie gruzy ładowali. To oni to wywozili przez 2 czy przez 3 lata to wywozili, żeby rynek uporządkować. Nie tylko rynek, bo tu ulica tam Mazurska, tam też są już nowe domy teraz, ale tam było wszędzie pełno gruzów. W latach 60. pani Krystyna ukończyła szkołę rolniczą w Starych Jabłonkach. Później przez krótki czas pracowała w restauracji, chętnie odwiedzanej przez handlarzy, którzy zjawiali się na czwartkowych jarmarkach i targach konnych. Pełna restauracja była. Klepali się po plecach, handlowali między sobą. No. A jak się nazywała ta restauracja? Pamięta pani? No, wtedy to chyba Jagiełek. Jagiełek chyba się nazywał, ale nie jestem pewna, czy ja to dobrze powiedziałam. Pani Krystyna w swojej opowieści wspomina śmierć Stalina i Bieruta. Byliśmy na WF-ie, to było zimową porą. Byliśmy z panią nauczycielką na sankach, tam za cmentarzem w Dąbrównie. Tam byliśmy, tam żeśmy zjeżdżali z górki. I przyszła jakaś pani druga, jakaś koleżanka tej nauczycielki naszej i powiedziała, wiesz, Bierut zmarł. To ja to pamiętam do dziś. Nasza bohaterka przeżyła także stan wojenny. To straszny był, jak był stan wojenny. To było takie dziwne, to był szok dla nas wszystkich. Myśmy tutaj tak nie odczuwali na wsiach, bo bardziej w miastach. Tu takie raczej nie było takiego. Tam tylko w gminie się ciągle coś działo tam, bo była policja, wojsko, przyjeżdżali, odjeżdżali. W 1963 roku wyszła za mąż. Urodziła 6 dzieci. Do dziś mieszka wraz z mężem w Dąbrównie.